największa gwiazda dzisiejszej imprezy, gali tygodnika Piłka Nożna, Marcin Krzywicki, Krzywy. Powiedz Krzywy, jak to jest być lepszym od Grzegorza Krychowiaka i kto tam był jeszcze nominowany? Grosik, od Grosika. No, nie spodziewałem się, tak jak mówiłem, byłem bardzo zaskoczony tym, bo do tej pory myślałem, że tylko i wyłącznie mogę w kategorii wzrostu wygrać z nimi, a wygrałem dzisiaj w kategorii social media, a więc to cieszy, bo nie jest byle kim. Ale czułeś to wsparcie Grosika, bo widziałem, że tam mocno pompował Cię na Twitterze. Retweetował wszystko, co można było. No tak, zgadza się. Nawet kazał, żeby mi podlewali, żeby było weselej, ale do tego nie doszło. No rzeczywiście, mamy jakiś kontakt z Kamilem Grosickim przez Twittera i on też super prowadzi, a więc pewnie wygrałem na finiszu z nim. Jak impreza? Podoba się? Tak naprawdę dopiero wstałem od stołu, bo siedziałem wcześniej z Mikołajem Lebedyńskim i z Bartkiem Kapustką, a więc zacząłem zwiedzać dopiero, a więc jak spotkamy się za 2 godziny, to Ci powiem więcej. Ale tych toreb, które miałeś wziąć, to jednak nie wziąłeś? No chciałem je wymienić na te hostessy, które to przyniosły, ale okazało się, że nie mam ani tych hostess, ani tych toreb. Dobra, zejdźmy trochę na ziemię, pogadajmy trochę poważnie, bo wszyscy traktują Cię niepoważnie, co jest absurdem. No tak. Ale trochę sam na to zasłużyłeś, umówmy się. Natomiast pogadajmy poważnie, co się dzieje w Twoim klubie? Wystartujecie? Będziecie grali? Będziesz strzelał? Nie będziesz strzelał? Obecnie jesteśmy na etapie układania tego wszystkiego, żeby wystartować. No, nastały ciężkie czasy, ale jesteśmy dobrej myśli. Mi zależy, żeby zostać w Dolkanie i strzelać jak do tej pory. Ale jak wygląda teraz sytuacja? Bo ja ostatnio słyszałem, że chyba idzie w dobrą stronę wszystko, że będziecie grali i przystąpicie do rundy, wszystko będzie ok. No rzeczywiście, no, wersja zdarzeń zmienia się codziennie, tak? Dzisiaj jest ok, jutro jest nie ok, ale mam nadzieję, że będzie dobrze, bo tak jak mówię, ciężko mi się określić. Wiem, że różne spotkania na szczeblu tam prezesów są odbywane, ja tam raczej nie uczęszczam na te spotkania, a więc mało wiem i podobno do środy ma być jakaś decyzja, więc w środę dam znać. A jak wyglądał cały okres przygotowawczy? To, co się działo na górze, na pewno rzutowało na to, co się działo na dole później. No niekoniecznie. My skupiliśmy się na pracy. No, trener Dźwigała powtarzał, że praca w tej chwili jest najważniejsza, a losy klubu i firmy schodzą na dalszy plan, bo musimy być przygotowani, tak? A więc te przygotowania były, jak to bywa u trenera Dźwigały, bardzo ciężkie, ale jak widać żyję i mam się dobrze, jestem przygotowany. Czyli jakie macie cele na wiosnę? Cele mamy najpierw wystartować w tych rozgrywkach, a następnie zrobić tak dobry wynik jak w pierwszej rundzie, bo umówmy się, zrobiliśmy bardzo dobry wynik. Z lekkim niedosytem, bo potraciliśmy czasami bardzo głupie punkty, ale myślę, że gdyby nie te zawirowania, no to byśmy mogli się bić o najwyższe cele. Ty bardzo często żartujesz sobie, albo w żartobliwy sposób wrzucasz tweety, chciałbym zagrać w Ekstraklasie, tu się zgłaszam, tam się zgłaszam, popatrzcie na mnie, ale popatrzmy na to poważnie. Krzywy zagra w końcu w Ekstraklasie, czy nie zagra? Na początku miałem taki pomysł, że wchodząc na scenę, gdzie odbierałem statuetkę, przypomnieć wszystkim trenerom Ekstraklasy, że okienko transferowe nadal trwa, ja jestem w formie zwyżkowej i czekam po prostu na propozycję, no ale z racji tego, że cały sztab szkoleniowy Dolkanu znalazł się na sali, no to jakbym to powiedział, to pewnie jutro bym grał w rezerwach, a więc nie odważyłem się. Tak naprawdę, wiadomo, wszyscy biorą to na pół żartu, pół serio, ale każdy ma swoje ambicje i ja chciałbym trafić do tej Ekstraklasy, bo nie czuję się o wiele gorszy od tych chłopaków, którzy tam występują, a ta runda pokazuje, że przez 550 minut strzeliłem 5 bramek, a więc statystyki mam prawie jak Lewy i Aguero. Ale wiesz o tym, że z tyłu głowy cały czas ten zegar tyka, nie? I ten czas Ci ucieka. Ale jak widać w kamerze, no, mam 29 lat, a wyglądam na 18, czuję się max na 21, a więc jestem gotowy. Chciałbyś coś przekazać tym, którzy z Tobą przegrali? Grosikowi i Krychowiakowi? No przede wszystkim cieszę się, że tego zwycięstwa, bo rzadko mam taką okazję i to wszystko. No. Dziękuję Ci za tę chwilę rozmowy. Życzę, żebyście wystartowali, żebyś Ty utrzymał tę bardzo dobrą statystykę strzelania goli, no i żeby w końcu popatrzyli na Ciebie tym przychylnym okiem, żebyś zagrał w Ekstraklasie. Mam nadzieję, dziękuję bardzo. Dziękuję.